Witam was, moi kochani ludkowie. Patrzcie, co będziemy robić. Pierwsze rozczyszczanie nóg Szafirowi. Szafir jest dzielnym pacjentem. Nie, bo ma tutaj gnite strasznie. Podgniły mu nogi, stał za dużo w tym, w boksie. Przez co niestety mu nogi podgniły, więc mu musimy zrobić. Jak widzicie, się złości bardzo. Trzeba to robić powoli, bo pierwsze czyszczenie nóg podobno najważniejsze, żeby później nie brykał. To co, Natalia, zamiana? Czy dasz sobie radę? Szafirek to. Natalia dzielnie daje radę, Gary już wcina to wszystko, fuj, śmierdzące. Jarosław, odejdź. Gary, bo dostanie w łeb. Ale właśnie stresuje, bo... Nie wie, co się dzieje. No jak widzicie, o. Gary. To i wygłupia się. To co, Natalia, daj, ja go potrzymam może troszkę. No. Słuchaj. Nie podoba mi się to. No, też go noga boli, tak stać na dwóch nogach. Nie, jego ta noga nie boli, tam to już tak bardzo. No jak nie stanie, obciąża jej. Bo go denerwuje bardziej. A weterynarz mówi, że to bardziej go będzie denerwować, bo ma tam takie te porobione. A skąd wiecie, czy go boli, czy nie? Powiedział wam? Nie. Weterynarz tak mówi, to chyba się zna na rzeczy. A, wiesz, weterynarzom to... Już. Nie no, żartuję, bierzcie swoim weterynarzom, ale zawsze warto konsultować z paroma. Daj mi kreszę. Już daję. No, czafer. Czafer. Szczotki by się przydały, nie Szafirek? Wtedy byś miał. Przynieś ci Magic Brusha? No, przynieś Magic Brusha, to się uspokoi wtedy. Co mu przynieś? A, zobaczysz. I my lecimy. Szczoteczka i... Jak się podoba nowy pazurek? Szafir, tup, tup, tak. Top model. Gryzą mu. Co mu tu? A, szczoteczka. Podrapiemy go trochę, to jest spokojniejsze. Podoba mu się, czy nie? Kamerzyści. O, idą nasze gwiazdy. Co? Lężystki. Nagrywam. Możecie ładnie się przywitać. Jakieś parę słów o sobie, dziewczyny? Nie słyszę.
Mówiłaś, że możecie się przedstawić, parę słów o sobie. Nie, chyba wszyscy znają na tym kanale. Ariela zaprezentuje swojego pięknego koreczka. No, pięknie, pod słońce nic nie widać, ale jest fryzurka. No, zaprezentuj ogonek, Aria. A, taka fryzurka, najmłodniejsza w tym sezonie. No pijesz czy nie pijesz? U jakiegoś fryzjera się czeszesz, Aria? Pastwiskowy. Ten, jak Wiśniewski taki. Tylko nie ten kolor. Nie pijesz czy pijesz? Pijesz czy nie? Czemu? Ona nie pije. No, jak będzie cieplej, to by się przydało tą wannę umyć. Aha, wydarłeś sobie chaty i nie pijesz. Najlepszy krzyk mody. No bo co, rosa jest, to jeszcze trawkę z wodą. Ale masz świecące skarpetki. Tylko no, je widać. Ale nie mogłam znaleźć drugiej pary. Roman 0, Walentyna 1, Willy. Szczypce rozwalone. Szczypce rozwalone. Willy kontra box. No. Willy chciał z boksu wyskoczyć. No wam powiem, że jest masakra z tymi dzikusami. Nie polecamy huców. Tak, to jest po prostu jakaś dzika rasa. To one potrzebują wolności. Aż Walentyna daje. Masz mnie za głupią dzikuskę. To jest ten wzrok. Masakra. Walentyna rozwaliła nam szczypce. Nie dokończyliśmy kochy. Musimy dopiero nowe szczypce zamówić do obcinania. Ale patrz, ona i tak ma dobre kopyta. W sensie ma przerośnięte, ale w ogóle nie ma nic łamanego, nie? No to Bardę jest Walentyna. Chłócą mocno nogi. A Willy jak tam jego nogi? O, ma tak. Nie, tylko ty masz Willy. Podłamuje ci się. Pokaż to twoje drugie. No, załóż mu jeszcze kantar, bo mieliśmy mu podciąć nogę. Ale czym mu podetniesz? Może. No bo mu już ściągnęłam, bo już widziałam, jak się zawiesza na tym boksie. Już. Dobra, idę wam. Idę zaprezentować teraz wasze lążystki. Nasze lążystki. Ariela uciekła od Sary, nie lubi jej. Szaman stwierdził, że on pierdzieli wszystko i sobie stoi. Prawie jak koń z morskiego oka. A nie wiem. Dwa i pół metra mu zrób. Na pół metra? Dwa i pół. Raz, ło. I pół. Dobra, szaman, jak się czujesz? Beznadziejnie. Ciekawe co... Jak za karę. A wcale go nie przybijałam tak mocno. Przybijałam go tak, żeby... go nie zginać aż tak, żeby mógł mieć cały czas w pionie nas, a on i tak. No bo tak mu chyba lepiej. Ale w ogóle ciekawe, co dziewczyny powiedzą, jak zaraz zobaczą filmik, że byłyście w terenie. No, Kornelia to chyba nas zje. A Kornelia wczoraj mówiła, żeby nie przyjeżdżać, bo was nie będzie. Napisałyśmy, a napiszemy dla ciekawości, potem już pisałyśmy na prywatnym i się nie dowiedziałam. No, a ja to wszystko wkleję, więc Kornelia, słuchaj, słuchaj, co się działo. Ale Kornelia też była dużo razy bez nas, a my się no. Zaraz Ariela ucieknie Sarze i będzie kłopot. No goń, goń, szybko, szybko. Szaman, nie chce się produkować. Ej, bo nam opon braknie. A tu są jeszcze. No, może wam braknąć. Tu są jeszcze. Dobra,
Dziewczyny sobie tutaj coś robią. Natalia czyści wannę, chociaż jest, mamy troszeczkę do tego sporne rzeczy, bo ja uważam, że konie teraz mają zabrudzoną wannę, ale wszystko siadło ładnie na tym. Na ziemi. No Sary ewidentnie koń nie lubi. Tak, Sary nie. Ucieka jej po prostu. Ja mówię, że wanna powinna być taka brudna, bo wtedy konie już nie ma ten, a tak to zawsze biorą i nogi sobie myją w czystej wodzie. Więc no, sprzeczne info mamy. I co Natalia? Umyłaś wannę? Ulala, jaka brudna. No, muszę wylać wodę. Zaraz wylejemy wodę i zobaczycie, że konie dzisiaj jeszcze będą na pewno myły sobie w niej nogi. Dobra, widzimy się już chyba na następnym wejściu z terenu. Nie wiem, na kim pojedziemy, ale myślę, że będzie fajnie. Teraz nagrywam. Dobrze? Czy za bardzo przekręciłam? Nie, no myślę, że będzie fajnie. Już się gryzą. Odejdź. Tak, wskazuj. Dajcie sobie popręki. Dajcie sobie popręki. No weź, bo się pokopią, ja chyba sama wsiądę. Tak. No. Tylko tak musisz sprawdzić, bo naprawdę. Ja tu nie... Każdym razem nie wsiadam. Stało. Nie ma tam karka. A to sobie chyba idę po stołek. Przytrzymaj mi telefon przede wszystkim. Z nim ja jadę. No chyba go i tak nie wezmę sama. No i dawaj. Dobra, siedzę. Jedź se krzaka, Tarka. A ja poprawiam. Tarka wygląda tak jesiennie. Tak? Halloweenowo? Brakuje pomarańczowego odcinku. Ale widzę, że powtóreczka terenu, gdzie Gabrysia poleciała z Ari. Tak? Czemu? Taki za wkład. Tak. Ej, to leci telefon do Tarka. Bo Maliba brakuje. A kto jechał na... Ja jechałam na Malibie, nie? Nie, na Santanie ty jechałaś. A no. Ej, równe mam strzymy na tańca. Na Maliba. Muszę. Dobra, zaraz będziemy. Czekaj. No najpierw sobie muszę wyrównać. O, jakie sportowe strzemiona sobie ustawiłem. Krzywe. Równe mam strzemiona? Krzywe. Jak krzywe? Prawe masz krótsze. Krótsze? Mhm. Ale czuję, że spadnę. Chociaż na tobie, Tarka, się czuję jak na Malibie. Galopować jeszcze w życiu na tobie nie galopowałam. Siedzę na tobie trzeci raz. Serio dalej prawie krótsze? Lewe teraz chyba krótsze.
No, ale tak jak dobrze pamiętam, to właśnie tych, w tym siodle chyba się nie da równo ustawić. Taryczka nie jemy. Zmienimy nogę, żeby odciążać. O, widzę, Gabrysia poszła za radą. Taki właśnie pro tip, że jak jedziecie długo w terenie kusem na prostej, no to od czasu do czasu na dwa takty warto siąść. No albo jak widzicie, że będziecie mieli zakręt jakiś taki większy, dłuższy, to też warto popatrzeć na nogę. No jak się pojedzie ze złej, to też się nic nie dzieje, nie? Ale... ostatni raz, jak tu tak daleko dojechałam, byłam na Carino. Ile lat temu? No nie wiem. Skończyłam moją jazdę na Carino w wieku 12, to jakieś 10 lat temu. Żałuj! Sara, ty też nigdy nie jeździłaś na Carino, nie? Tak, bo Sara już przyszła do nas długonoga. Juku też nie jeździła. Co ty dajesz? Ja w zasadzie chyba nie ma teraz konia, którym bym nie jeździła. Ja nie jeździłam, znaczy siedziałam na Carinku. No, ale ten chleb, taki jeździ tym ludziom, ale siedziałam. A, to ja jeździłam na Księciuniu. O, chlebek! Dzień dobry. O, chyba jakaś rendezvous. Tu jakieś bajorko. Od Sanu. Pieski. A, ponagrywamy trochę ludziom. O, patrzcie, jakie jabłuszka, nie? Galopujemy, pierwszy galop pod jakimiś dziwnymi rurami. No, no tak, bo tu rzeka San i musi iść dalej energia albo gaz. Ale chyba będziemy zwalniać podliny, nie? Bo jedziemy bałem przeciwpowodziowym. Całe życie się zastanawiałam, co to jest, jak jeździłam autem. Z drogi. Rury z gazem. Tak mi się wydaje właśnie. Wygląda jak jakiś pas z rury. No tak, no bo rzeka, nie? A i daj fajnie ta reczka od łódeczki za galopowanie. Słyszysz? To przykażcie mu. Normalnie jak Walentyna. Tak. I tak samo się potyka. No. To patrz pod drogi, lepiej tu się poruszyć. Na tarce niedawno i Gabrycha jak oceniasz? Ale co? Tarkę. Ja? No, w porównaniu do tego, co było kiedyś, to się wyrobiła bardzo. No, jakby ktoś konia podmienił. No widzicie, jakie przekręty w naszym świecie jeździeckim podkarpackim. Kupujesz konia, niby ma 3 lata, a jednak ma 2. No, nie chcę biedak chodzić, nie wie co mu jest, ale za młody.
A za młody. Ale dobrze, mamy wybitnych specjalistów na Podkarpaciu. Dobrych znajomych to na pewno. Tak, właśnie, fizjoterapeutów, weterynarzy. Tu co takie zryte? Znowu? No. Ej, daj. Głośnik trochę przeszkadza i ciężko mi cokolwiek robić. Bo mnie słyszę, bo przeszkadza. Dobra, dobra Mikołaj! Szaleje troszkę! Dobra, ostatnie 3% baterii. Możemy. Mój.